Radio Kraków. A w studiu nasza radiowa błyskawica, nasz, można bym śmiało powiedzieć, tenderball prawie, że wow. Marcin Koszyba, dzień dobry. Ale zgodnie z przepisami. No, jak tak. Zawsze. W tym towarzystwie to ty zawsze jesteś zgodny z przepisami, to ja wiem. W każdym. Tak. Ale w tym dzisiaj zwłaszcza. W tym zwłaszcza, bo reszta tak. Jest mniej, tak? Tak, chciałem, znaczy nie chciałem tak sugerować. To ale mój gość jest bardzo przepisowy i jest w dodatku z tymi przepisami za pan brat. Pan Andrzej Ulbertowicz, Akademia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Safe to Drive. Witam. Dzień dobry państwu. Poważne zmiany właśnie w przepisach przed nami już za kilka dni. Proszę, żeby państwo dokładnie posłuchali, bo tego jest sporo. Wszystkiego nie wymienimy, bo mnóstwo jest tych zmian, ale te ważniejsze. Spróbujemy przynajmniej kilka z nich omówić. Tak, od 18 maja wchodzą w życie nowe przepisy, które mają na celu umożliwienie skuteczniejszej walki z piratami drogowymi. Mówiąc inaczej, dają policji naprawdę poważne narzędzie, które pozwoli walczyć z piratami drogowymi. I nie tylko policji, ale i sądom również, które do tej ale pory... Ale tu policji też dużo zwiększają się kompetencje policji w kontekście choćby odbierania prawa jazdy. Tak, oczywiście. Natomiast o co chodzi w tych zmianach przepisów? Chodzi o to, żeby wyeliminować drastyczne przypadki przekraczania prędkości w terenie zabudowanym, co jest oczywiście bardzo dużym zagrożeniem dla pieszych, oraz wyeliminować plagę tego pijaństwa za kierownicą. Widzimy, że każdy weekend przynosi te statystyki niezmienione od lat, mimo wielu akcji prowadzonych w zakresie zapobiegania temu pijaństwu za kierownicą. Coraz więcej urządzeń, coraz więcej kontroli. Dokładnie, i ciągle zmasowane kontrole trzeźwości, trzeźwe poranki tak zwane. Dalej jest to 1000-1500 osób każdy weekend zatrzymane pod wpływem alkoholu. Czyli... Ja tutaj opowiem historię taką na szybko. Zdarzyło mi się wyjechać z korka, w którym stałem. Nie wiedziałem, że to jest korek do miejsca, gdzie właśnie jest prowadzone badanie, bo to było zaraz za zakrętem. Sobota rano nie spodziewałem się, że coś takiego tam może być, więc pojechałem sobie w uliczkę inną. Dogonił mnie radiowóz na sygnale, dmuchnąłem, oczywiście byłem trzeźwy, ale proszę w takich nie spodziewać się, że uda się uciec. Nie, nie ma takiej opcji. W takich sytuacjach tak. Zasada jest taka, że wszyscy kierowcy mają być kontrolowani. Tak jest, jeśli ktoś wyjeżdża z korka, no to musi się liczyć z tym. Nic mi się nie stało, że mnie ten radiowóz dogonił. Zresztą na cywilnych numerach, dodajmy to. Przez chwilę się zastanawiałem, czy o mnie chodzi, ale jak mnie wyprzedzili, machnęli, stanąłem. Pan zapytał, dlaczego wyjechałem. Powiedziałem, dlatego, że jest korek. A on mówi, no to proszę dmuchnąć. Dmuchnąłem, dziękuję, do widzenia. Tak, ale wróćmy do tego. Jest rzeczywiście skuteczność tego bardzo duża. Tak, i zmiany obejmują przepisy nie tylko prawa o ruchu drogowym, nie tylko ustawy o kierujących, ale również zmiany obejmują przepisy kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. Jakie to są zmiany? No przede wszystkim możliwość odebrania prawa jazdy przez policjanta bezpośrednio na drodze za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. Czyli jeśli na 40 pojedziemy 91, dziękuję, koniec, nie tak, ma prawa jazdy. Na 3 miesiące zostaje odebrane prawo jazdy. Jeżeli potem oddają automatycznie, czy coś trzeba zdawać? Nie, automatycznie po 3 miesiącach jest zwracane, ale jeżeli w tym okresie zostaniemy złapani na prowadzeniu pojazdu mimo tego 3-miesięcznego zakazu, to zostaje on przedłużony do 6 miesięcy. Jeżeli powtórnie zostaniemy przyłapani na jeździe bez uprawnień, zostają one cofnięte i musimy ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy. Tak jak osoba zdająca pierwszy raz, musimy wszystkie te warunki spełnić. To jest jedna... To poważna zmiana, bo do tej pory sąd był organem uprawnionym do zatrzymania dokumentu. Teraz taką decyzję na miejscu może podjąć policja. To dobrze, bo raz, że szybciej, dwa, że mam wrażenie skuteczniej. Trzecia rzecz to oczywiście możemy nie przyjąć mandatu, możemy się nie zgodzić, odwołać się do sądu i wtedy działa tak, jak działało, tak? Że, oczywiście. Że sąd może uznać na przykład, że mamy rację lub nie, no ale jeśli mamy promil alkoholu we krwi, to chyba dyskusja jest bezprzedmiotowa. Tak jest. Natomiast drugi przypadek, w którym policjant na miejscu będzie mógł zatrzymać prawo jazdy, również na 3 miesiące, to jest przewożenie większej ilości osób niż wskazana w dowodzie rejestracyjnym. I to też jest częste przewinienie, które bagatelizujemy. To wiele osób, a tam to wsiądź jeszcze z nami, tak? Jedziemy. Tak, zwłaszcza jak chodzi o transport zbiorowy, o te busy, prawda, przewożące. W przypadku autobusów, busy do tej kategorii należą, powyżej 5 osób ponad wskazaną liczbę w dowodzie rejestracyjnym już będzie karane zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, natomiast w przypadku samochodów osobowych powyżej 2 osób ponad stan wskazany w dowodzie rejestracji. Czyli jeśli do osobówki rejestrowanej na 5 osób weźmiemy 8,
tracimy prawo jazdy. Tak, na 3 miesiące. Oczywiście nie jest tak, że 6 czy 7, jeśli weźmiemy, to ujdzie nam bezkarnie. No też będzie mandat wysoki. Oczywiście. Natomiast powyżej 7 osób, tak, powyżej 7, to będzie zatrzymane prawo jazdy. Kolejnymi zmianami bardzo istotnymi są zmiany dotyczące kar za kierowanie pojazdem bez uprawnień. Jeżeli zostaną nam cofnięte uprawnienia, czy zatrzymane prawo jazdy i cofnięte uprawnienia, na przykład za przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych 24 i będziemy prowadzili pojazd w takiej sytuacji, to będzie to już przestępstwo, a nie wykroczenie. Do tej pory to było wykroczenie, karane tam powiedzmy 500-złotowym mandatem, jazda bez uprawnień, natomiast teraz będzie to już przestępstwo zagrożone karą więzienia. O co chodzi? Chodzi o to, żeby wyeliminować z ruchu tych, którzy nie mają uprawnień, zostały im cofnięte, zatrzymane za wykroczenia drogowe, za inne przewidziane prawem sytuacje, żeby wyeliminować tych, którzy dalej sobie jeżdżą bez prawa jazdy, nic sobie z tego nie robią, bo recydywiści, że jest zagrożenie niewielkie. Jak chodzi o kierowców będących pod wpływem alkoholu w stanie nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, to również kary zostają drastycznie zaostrzone. W przypadku recydywy, bo teraz też spotykamy się bardzo często z sytuacjami, gdzie ktoś, kto spowodował wypadek, okazuje się, że miał już zatrzymane prawo jazdy za prowadzenie pod wpływem alkoholu pojazdu. I dalej sobie z tego nic nie robi. Natomiast teraz w przypadku recydywy dożywotnio sąd może orzekać zatrzymanie prawa jazdy. Ciekawą rzeczą jest wprowadzenie w ustawie prawo o ruchu drogowym nowych pojęć, takich jak blokada alkoholowa i kalibracja tej blokady alkoholowej. Po co te pojęcia są wprowadzane? Okres orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów za prowadzenie pod wpływem alkoholu będzie mógł być skrócony do połowy pod warunkiem założenia takiej blokady alkoholowej. Czyli mam na przykład rok i sąd wyraża rok, zgodę. Nie, minimum 3 lata. 3 lata, minimum 3 lata. Tak. Czyli ktoś dostaje tam te 3 lata, po 1,5 roku może warunkowo dostać zgodę, tak? Jeśli zainstaluje taką alkoblokadę w aucie. Że tak nie zapalimy silnika, bo... Ta alkoblokada będzie działała tak, że jeżeli w wydychanym powietrzu będzie powyżej 1/10. Czyli absolutna trzeźwość. 1/10 mg w litrze wydychanego powietrza, czyli 0,2, to jest odpowiednik 0,2 promila we krwi, to samochód nie da się uruchomić. Oczywiście te blokady muszą być kalibrowane, muszą mieć świadectwa legalizacji. I nie możemy jechać innym autem. I nie możemy jechać innym samochodem. Panie Andrzeju, musimy kończyć. Dzisiaj czas nam się kończy, ale o tych zmianach jeszcze ja chciałbym z panem porozmawiać. Może umówmy się od razu wstępnie na przyszły tydzień, jak one już zaczną obowiązywać, żebyśmy do tego wrócili, bo mam wrażenie, że jeszcze sporo jest do omówienia, prawda? Tak, sporo zmian jest i warto byłoby przedstawić jakoś ogólnie chociaż słuchaczy. Ja państwa zachęcam do tego, żeby szukać, czytać i dowiadywać się, bo oczywiście zakładamy, że wszyscy jedziemy przepisowo, ale lepiej wiedzieć, jakie prawo obowiązuje w Polsce. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Lubertowicz, Akademia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Safe to Drive, był naszym gościem i ekspertem. Dziękuję bardzo.